subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Dzień dobry, z tej strony Michał Siedlecki. Kontynuujemy cykl audycji, w której przybliżamy pracę i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Moim i Państwa gościem jest pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Temat pandemii koronawirusa zdominował nasze życie. Musimy zatem od tego tematu zacząć. Jak teraz w czasie COVID-19 wygląda praca w Parlamencie Europejskim? No to rzeczywiście jest... Praca, można powiedzieć, jest taki dosyć modny teraz termin o charakterze hybrydowym, więc część posłów, ta, która ze względu na otwartość granic może ze swoich krajów wyjechać i dojechać do Parlamentu Europejskiego, a część posłów z tego zrobić nie może, więc pracuje zdalnie. Parlament czasami jest otwarty, czasami zamknięty. No właśnie przez wrzesień i październik pracowaliśmy w parlamencie. Listopad jest pod poważnym znakiem zapytania. Pierwszy tydzień listopada wiemy, że już pracować nie będziemy. Są dwie sesje w listopadzie i być może na te sesje parlament zostanie otwarty. No w każdym bądź razie ten wysoki poziom zachorowań także w Belgii, w samej Brukseli powoduje to, że te ograniczenia na pracę parlamentarną są bardzo poważne. Co w tym nowym systemie pracy jest dla pana największym wyzwaniem? No, to znaczy, bardzo utrudnione jest przemieszczanie się. Wiadomo, że rzeczywiście tu muszą być spełnione określone warunki. Szczęśliwie dla nas parlamentarzystów nie ma kwarantanny. W związku z tym pojechanie do Belgii daje możliwość powrotu po paru dniach. W innych krajach te kwarantanny obowiązują i więc to jest trudne. Trudna jest także praca w sposób zdalny. W oczywisty sposób można wygłosić swoje wystąpienie, przemawiając do ekranu monitora. Tyle tylko, że jak człowiek nie czuje reakcji z drugiej strony, to jest naprawdę trudne. A już na przykład wprowadzanie poprawek, polemizowanie jest w ogóle niemożliwe ze względów technicznych. Więc mówiąc szczerze, mam nadzieję, że jeżeli te ograniczenia listopadowe będą obowiązywały, to one będą obowiązywały tylko przez miesiąc, że w grudniu wrócimy do normalnej pracy, bo mówiąc szczerze, trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy ostatecznie na przykład głosowali nad tymi dokumentami finansowymi, dyskutując nad nimi w sposób zdalny. To moim zdaniem jest niemożliwe, więc liczę na to, że przynajmniej w grudniu jednak spotkamy się z większością koleżanek i kolegów twarzą w twarz. Czy temat koronawirusa i ratowanie europejskiej gospodarki, panie pośle, to jeden z tematów wiodących w Parlamencie Europejskim? Tak, to jest rzecz, o której rozmawiamy w zasadzie w drugiej połowie tego roku bez przerwy. To jest pewne wspólne działania, które zostały podjęte w sprawie walki ze skutkami pandemii, także w obszarze ochrony zdrowia. Tutaj dobrze, że powstały te porozumienia dotyczące na przykład wspólnego zakupu szczepionki. Unia Europejska, komisja w imieniu krajów Unii Europejskiej zrobi to wspólnie. Takie umowy zostały zawarte z czołowymi europejskimi firmami, które finiszują w pracach nad tą szczepionką i one zostaną rozdzielone proporcjonalnie do liczebności poszczególnych krajów członkowskich, więc to nie będzie tak, że kto pierwszy, to ten lepszy, tylko tutaj jest pełna solidarność i mówiąc szczerze, z tego się cieszę, no bo co innego, jak występuje Komisja Europejska w imieniu 500 milionów mieszkańców, niż pojedyncze, nawet największe kraje z jakąś większą siłą przebicia. Więc to wspólne działanie w tej sprawie jest moim zdaniem takim pokazaniem, że jednak Unia Europejska w obliczu poważnych zagrożeń potrafi być solidarna. To wróćmy do tematów polskich, lokalnych. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę do ustawy budżetowej na rok 2020, przyjętą ostatecznie przez parlament. Co w niej zapisano, panie pośle? No przede wszystkim przypominam, że budżet na 2020 rok, przyjmowany wczesną wiosną tego roku, został przyjęty jako budżet zrównoważony. Wtedy to jeszcze było przed pandemią. Wydawało się, że ten rok będzie lepszy niż rok 2019. Ambitne zapisy po stronie dochodów, także wydatków, a więc deficyt miał wynosić zero. No i przyszła pandemia, ta marcowa, kwietniowa, majowa, pierwsza fala, później
ta jesienna, która właśnie trwa. No i nie ulega wątpliwości, że po stronie dochodów nie wszystkie dochody zostaną zrealizowane. Potrzebne są znacznie większe pieniądze na wydatki, w szczególności w ochronie zdrowia, ale także na inwestycje, bo chcemy te procesy podtrzymywać. No i z zerowego deficytu musieliśmy przejść do deficytu, który przekracza 100 miliardów złotych, a więc jest to najwyższy deficyt w historii naszego kraju. Czy to jest rozwiązanie dobre? Moim zdaniem w tych trudnych warunkach tak. Z reguły jest tak, jak wkracza niepewność, a pandemia to oczywiście niepewność. Inwestorzy prywatni wstrzymują się do jakichkolwiek decyzji, bo boją się stracić swoje pieniądze. W to miejsce musi wejść państwo, no i polskie państwo w to miejsce weszło. Weszło nie tylko swoimi inwestycjami, takimi jak przekop Mierzei Wiślanej, czy przygotowania do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale także bardzo silnie wsparło samorządy. Przypomnę, że samorządom przekazano na inwestycje, na ich wsparcie, bo one także mają mniejsze dochody. 6 miliardów złotych w pierwszym podejściu. Te pieniądze zostały już rozdysponowane i teraz zostały zebrane wnioski na drugą pulę 6 miliardów złotych. To jest 12 miliardów złotych dla samorządów i to jest, można powiedzieć, refundacja ich wydatków inwestycyjnych. A więc nawet jeżeli realizowały inwestycje za własne pieniądze, to mogą przy pomocy tego, co dostaną od państwa, zrefundować sobie koszty tych inwestycji. Więc to jest postawienie na inwestycje na poziomie państwa i samorządów i mam nadzieję, że to przyniesie pozytywne skutki, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Jaki dla polskiej gospodarki będzie rok przyszły? No chciałoby się, żebyśmy byli już wreszcie po tej pandemii, jeżeli rzeczywiście pojawi się szczepionka, tak jak mówi się o tym, że ona będzie wczesną wiosną, już w pierwszej partii pojawią się w styczniu, to być może do połowy roku to opanujemy i wrócimy do tego, co było przed pandemią, no bo jeżeli będzie szczepionka i powoli partiami, zaczynając od tych grup najbardziej zagrożonych, będziemy zabezpieczali się przed tym koronawirusem, to mam nadzieję, że wrócimy do tego sposobu funkcjonowania życia gospodarczego i społecznego jak przed pandemią, a wtedy być może te straty do końca roku da się odrobić. No jestem póki co optymistą, ale no mówiąc szczerze, tych ryzyk niewiadomych jest bardzo dużo, więc trudno powiedzieć, jak to się wszystko potoczy. Moim państwa gościem był pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Radio 7.